Witam. Dawno nie nagrywałem filmiku z tego, co się sprzedało ostatnimi czasy, więc trzeba to nadrobić. No i lecimy z koksem. Aparat Kent. Leżał strasznie długo. Przyjąłem ofertę 85 funtów, chyba za 100 był wystawiony. Kosztował mnie mniej niż piątkę, o ile się nie mylę. To od pana, który robił mi, który robi mnie mi, tylko który robi house clearance'y. To kupiłem cały lot chyba za 20 funtów, więc już dawno odrobiłem tą kasę. I teraz tak powoli, powolutku się wyprzedają po piąteczce, szósteczce, dziesiąteczce, więc też mi kosztowało z 2-3 funty taka sztuka. Materiał gorteksowy w kamuflażu leżał. Wiadomo, to nie są rzeczy, które się sprzedają się codziennie. Jeszcze zdjęcie robione w starym sklepie przez mojego pracownika, który chwilowo jest na przymusowym urlopie. Do tego zaraz dojdę. On wystawił to za 5 funtów. No myślałem, że go po... No. No właśnie dlatego jest na przymusowym urlopie, bo robi takie bzdury, nie? Informatyk, który po prostu nie potrafi sprawdzić prostej rzeczy na internecie. Sól kłodawska. Już wam mówiłem w jednym filmiku. Ja ją sprzedaję, bo jej nie ma dostępnej w zasadzie w Anglii. Ciężko ją znaleźć. Jest droga na eBayu. Jakby ktoś był zainteresowany, to piątkę kosztuje, jak do mnie napisze. Albo zadzwoni, albo coś tam innego zrobi. Ja ją sprzedaję, ona wychodzi 11 funtów za sztukę. Bardzo drogo. No ale niestety takie są realia. Plecak wojskowy, naprawdę wojskowy. 20 funtów kosztowało mnie dziś koło piąteczki. To jest notsuke, nie wiem jak to w ogóle przetłumaczyć na polskie. To jest takie, to się montowało do pasów, do pasa na przykład do kimona, o. Coś takiego. Ja zapłaciłem za nie gdzieś koło dychy, mi kosztowały za sztukę. Garnek Berghoff. Ja mam zestawy, bo to są zestawy Siemensa. One są opisane jako Siemens, ale to jest tak naprawdę Berghoff. I jak je wystawiłem jako Siemens, całe zestawy, tam jest dwa garnki chyba i patelnia. Kulawy pies nawet nie chciał na to zerknąć. Jak je rozwaliłem na osobno garki, zaczęły się sprzedawać. Maxell Color, to są CD-ki czyste, dalej się sprzedają, ja płaciłem za to chyba funta. Tu dostałem od kolegi, żeby to sprzedać, on czyścił chatę, więc mówi weź sobie sprzedaj, no i 36 funtów sprzedane. A tutaj nie wiem co. Samolot Matchbox. Coś te światło jest kiepskie. No lepsze chyba nie będzie, tak coś czuję. Zaraz zamieszałem. Chyba będę musiał z ręki jednak kręcić. Dobra. Samolot Matchbox, który sprzedał się. Ja je kupiłem dziś około 2 po 3 funty za sztukę. Siódemka plus wysyłka. Srebrny pierścionek z takim opalizującym kamieniem. Ładny ogólnie, bardzo atrakcyjny powiedziałbym. Nawet mężczyzna mógłby go nosić. Zniewieściały co prawda, ale dalej mężczyzna mógłby go nosić. Dwie dyszki, zapłaciłem chyba piąteczkę. To jest ciekawa rzecz. I jak ja komuś podsunę pomysł na biznes, jak ktoś na przykład chciałby handlować rzeczami, które są related do cygar albo do papierosów, to takie coś, taką jedną saszetkę wkłada się do humidora. Jak nie wiecie co to jest, no to, no to dalej nie ma co wam tłumaczyć. I ja płacę za nie 60 pensów za sztukę. A sprzedaję 4 sztuki za 14 funtów, bo tak się sprzedają. Furby. Ludzie zbierają Furby, bo są różne modele. No i akurat tutaj mamy pokazany nietypowe Furbie. Furby. Doro. Bardzo dziwna firma ogólnie. Gdzieś tam się pojawiła, była, nie była, znikła, jest. Telefony dalej sprzedają. Chyba mam ze 3 sztuki i chyba to jest druga, coś sprzedała. Zepsuta zabawka. Co prawda bardzo dziwnej treści jest ta zabawka. Pociągnij za palec i wiadomo, co się stanie. Do naprawy ktoś kupił za 7. To było oczywiście z palety. To też jest z ostatniej palety to jest. To jest odwilżacz powietrza. No 77 funtów, niezła kwota.
To jest też z ostatniej palety, tylko 15 funtów. Ciężko powiedzieć, mi ile kosztowało. To jest z bardzo starej palety. 30 funtów pewnie mi kosztowało zdyszkę. Mapy. Różnego rodzaju mapy. Nie wiem, jak to opisać dokładnie. Mapy morskie. O, tak. Są mapy morskie, tudzież wodno-rzeczne. Jak ktoś nawiguje, to potrzebuje takich map. Może korzystać z elektronicznych, ale wiadomo, że dużo ludzi woli robić to klasycznie. Perfumy. Nie jest moją mocną stroną. Mało sprzedaję perfum. Mało ich mam na sprzedaż. Raz na Rusji, jak coś się sprzeda. Kosztowało mnie 15 funtów, o ile się nie mylę. Garmin. GPS-y, wiadomo, starej generacji są poszukiwane, bo są w zasadzie dużo bardziej niezawodne od tych nowszej generacji. Może też ludzie mają do nich sentyment. Kosztował mnie dyszkę. To mnie kosztowało dużo pieniędzy, bo to kupiłem do swojej wespy, ale po prostu sprzedaję to, bo nie mam co z tym robić. 15 funtów mnie kosztowało. To nie wiem, skąd mam. Dycha tylko. Chibo. Oni robili różne rzeczy oprócz kawy jeszcze. Ciuchy oprócz tego jeszcze robili i różnego rodzaju rzeczy. Coś im to nie wyszło do końca. Kawę robili dobrą, ale ta cała reszta to są dobre jakości rzeczy, ale coś im to nie poszło. To było też z tej palety. Karta 250 MB. 15 funoli. To za niska cena, bo i tak. To jest ciekawa rzecz. Dostałem negatywa za to. Koleś napisał coś takiego dziwnego. Ja to ten sprzęt otworzyłem, sprawdziłem, wszystko jak nowe, więc zostało wystawione jako excellent condition. Koleś napisał, że coś tu jest złamane, ale sprzedający na bank wiedział, że to było zepsute. No i gadaj z idiotą, nie? Nie ma sensu po prostu. To było z palety. Stella, to jest od mojego pana, co elektronikę mi oddawał całą. To już się ich pozbywam, w zasadzie nie trzymam ich, bo to zysku z tego już niewiele jest, a tylko miejsce zajmuje, więc sprzedaję za grosze. 30 funtów, kosztowało mi to nic, 15 dla mnie. To jest też z ostatniej palety. Przyjąłem 5 bidów, 43 funty, to bardzo mało jest, bo to, no to jest cały sprzęt, nagrzewasz wody, to jest cały tak naprawdę, nie? Także to jest... One są drogie, kosztują powyżej 100, więc coś miał, niezłą ofertę dostał. Drukarki. Odradzam szczerze wszystkim drukarki, jeżeli się nie zajmujecie nimi zawodowo. Sprzedałem w ciągu ostatniego 2 miesięcy 2 drukarki. Tak się często sprzedają. I za to musiałem zrobić 100% zwrotu, a za poprzednią, tak, koleś dostał zwrot, zostawili mu drukarkę i jeszcze dostałem negatywa. A wszystko z nią było dobrze, oprócz tego, że koleś napisał, że gdzieś tam na którymś wydruku zrobiła jakiegoś bloba. To kupiłem od pana, jak wychodził, byłem w sklepie, on kupił to przede mną i jak wyszedł ze sklepu, odkupiłem to od niego od razu. Kosztował mi 7 funtów za sztukę, sprzedałem już prawie wszystkie. To jest też z ostatniej palety, tu oczywiście bardzo niska cena, ktoś miał też dobrą przecenę. To normalnie kosztuje tak z 20 funtów, ktoś kupił za 8,50 plus wysyłkę. To też ostatnie palety Kingston, to jest co to, Docking Station. To się mile zaskoczyłem, bo pan kupił to ode mnie z Rumunii, nie chciałem tam wysyłać, bo to wiadomo, z Rumunią to tak człowiek nie do końca im ufa, ale pan marudził, że nie doszło, ale w końcu napisał, że doszło i dziękuję bardzo i przeprasza za ten, także fajnie było nawet, że ktoś przeprosił za to, że marudził, nie? To w ostatniej palecie było, takich było 4 albo 5 sztuk. W zasadzie się wszystkie sprzedały instantly. Jeszcze jedno wróciło, bo ktoś napisał, że kupił przez pomyłkę. Może nie to chciał kupić. I wystawiłem ponownie, ale też już są na to oferty. Więc chyba takie 4 czy 5 sztuk było. Paleta kosztowała mnie 1000 funtów prawie. I chyba się nawet zwróciła. To było też z ostatniej palety. W całości, o to mi chodziło, że się chyba zwróciła w całości już. Plus reszta, plus mam do niej, mam z tej palety Power Inverter 4000 pełen sinus. O to mi chodziło, co potrzebowałem. To było też na tej palecie. I to jest ciekawostka. Stare dynamo ze starą lampką, właśnie dwoma lampkami. Leżało, już przyjąłem ofertę 10 funtów, bo no ktoś... To można do każdego roweru zamontować, będzie dalej działać.
Ale jak ktoś remontuje stare rowery, to po prostu jest gratka. Niestety kiepsko było ze sprzedażą tego. To jest też z ostatniej palety. Te termostaty, smart i wszystkie te tego typu rzeczy, coś telefonem aktualnie operuje, pięknie się sprzedają, muszę powiedzieć. Jest to temat, jak ktoś by chciał zająć się czymś nowym i w sensie nie ma pomysłu, to te wszystkie właśnie telefonem operacyjne rzeczy, teraz te termostaty, te co włączają te nie akumulatory, tylko mówię bojlery, tego typu rzeczy na telefony, to jest piękna rzecz. To co tam wcześniej pokazywałem, nie to Tado, o. To jest też smart termostat. O, jakaś oferta przyszła. Nie, to Outbit, bo ja coś tam bidowałem. I ostatnia rzecz na dzisiaj. Obraz. Proszę Państwa, to jest obraz, który Steve Armon tutaj, ja go mam, miałem go w sklepie za 200 funtów prawie, ale przyjąłem ofertę i wysłałem i chyba wszystko jest ok. Dobra, to tyle. Ja nakręcam film z domu dzisiaj, bo siedzę chory, więc stwierdziłem, że dawno nie nakręcę takiego filmu, więc proszę o komentarz, subskrypcję. Jak nie chcecie pisać komentarza, to kropeczkę, gwiazdeczkę wstaw, żebym wiedział, że robię to po coś. Prawda? Cześć, pozdrawiam.